Cześć, tu MacGuffin. Agresywna rasa obcych podbiła ziemię. Pozostałych ocalałych ludzi zmuszono do ukrywania się w schronach. Dzisiaj pokażę wam film science fiction z 2017 roku pod tytułem Someone. Uwaga, spoilery, pilnujcie się. 50 lat po ataku czegoś cała ludzkość żyje pod ziemią, chociaż są tacy, którzy odmawiają schodzenia do bunkrów. Zwykła osoba może wrócić na powierzchnię tylko zostając żołnierzem i odbywając standardową służbę o długości 100 dni. Pewnego dnia żołnierz o kryptonimie Ktoś kończy wymagane szkolenie i wsiada na czołg, by udać się do posterunku Cerberus, gdzie musi odbyć swoją zmianę. Po drodze wojsko spotyka ludzi biegnących w kierunku skrzyni o nazwie Exilium. Żołnierze zsyłają się jeden po drugim, docierając do swoich przydzielonych stanowisk. Wreszcie przyszedł czas na Ktoś, jednakże żołnierz nie może od razu wejść do bunkra, ponieważ drzwi są zablokowane. Wchodzi więc na wieżę obserwacyjną, by skontaktować się z dowództwem. Żołnierz przechodzi identyfikację DNA, a system gratuluje mu rozpoczęcia studniowej służby. Będzie musiał monitorować terytorium, śledzić i kierować tych, którzy zbłądzą do schronienia. Ochronny pierścień jest w porządku, nie ma naruszeń, wszystkie kamery działają, a zasilanie jest stabilne. Jednakże po przybyciu na posterunek żołnierz nie znajduje osoby, którą miał zastąpić, co stanowi naruszenie protokołu. Dowódca uspokaja go, że były stróż z kryptonimem Vax-7 został ewakuowany z przyczyn medycznych. Został wezwany z rezerwy i teraz musi ściśle przestrzegać wszystkich zasad. Nie może opuszczać swojej strefy i musi być bardzo czujny, ponieważ jego czujność jest warunkiem przetrwania ludzkości. Dostarczają mu codzienny kod dostępu i instruują, jak wejść do bunkra przez tajne przejście, pozwalające mu wyjść na zewnątrz w tym celu. Ktoś zaczyna się osiedlać. Wreszcie wewnątrz odkrywa, że pomieszczenie jest zaniedbane i puste. Układa swoje racje, zapala papierosa i poleruje szklankę, słuchając przypomnień systemu, aby myśleć o swoim bezpieczeństwie i bezpieczeństwie swojej rodziny. W nocy śnią mu się śmiejące się dzieci, a codzienny budzik przypomina mu, ile dni pozostało do zakończenia jego aktywnej służby. I rozpoczyna swoją codzienną rutynę. Ćwiczenia, prysznice, sprawdzanie terytorium i jedzenie racji. Podczas lunchu nagle słyszy dziwne dźwięki i dostrzega ruch w rogu pomieszczenia, ale nie ma czasu, aby zrozumieć, co to jest. Później zgłasza wszystko dowódcy, a dowódcy uspokaja go, że wszystko idzie zgodnie z planem. W nocy ktoś znów widzi dzieci bawiące się. Rankiem powtarza się rutyna poprzedniego dnia. Ćwiczenia, prysznic, jedzenie i jeden uregulowany papieros. Do końca swojej służby pozostało 87 dni, kiedy ktoś udaje się złapać nieznane stworzenie, które natychmiast okazuje się być białym szczurem, jednak zwierzę ucieka, nie pozwalając sobie dokładnie się przyjrzeć. Natychmiast pojawia się raport o ataku czegoś na uchodźców i nikt nie przeżył. Ktoś uruchamia sprawdzenie systemu, a system raportuje, że linie obrony nie są uszkodzone, ale żołnierz wyraźnie widzi ruch w krzakach na monitorze i informuje o tym dowódcę. Dowódca odrzuca jakiekolwiek targnięcie i prosi, by nie martwić się. Do końca służby pozostało 71 dni. Szczur, którego ktoś nazwał doktorem, już się go nie boi i karmi go. Pewnego dnia pojawia się alarm o awarii jednej z kamer i żołnierz wychodzi na zewnątrz, aby przeprowadzić techniczne prace nad systemem bezpieczeństwa. Przegląda terytorium placówki, naprawia kamerę i znajduje martwego ptaka wiszącego na drzewie z identyfikatorem jego poprzednika. Natychmiast system alarmuje go o emisjach toksycznych i żołnierz kieruje się w stronę bunkra. Po powrocie do bunkra melduje dowódcy wszystko, co wydarzyło się na posterunku, włącznie z odkryciem identyfikatora. Jednak wszystkie jego obawy szybko zostają odrzucone. Dowódca zapewnia go, że Vax-7 po prostu zachorował i teraz odpoczywa w bunkrze. Zbyt wesoły ton dowódcy sprawia, że jeszcze bardziej wątpi w to. Do końca służby pozostało 65 dni. ONZ ostrzega przed niebezpieczeństwem i nawołuje ludzi, by nie zostawali na powierzchni, ponieważ opór przeciwko czemuś jest daremny. Pewnego dnia ktoś wychodzi znowu na terytorium i po ostrzeżeniu o emisjach toksycznych dostrzega nieznane stworzenie w głębi lasu, które szybko ucieka od niego. Zgłasza to ponownie, ale pierścień obronny jest nietknięty i nie ma powodu do niepokoju. Ktoś postanawia zbadać bunkier i znajduje plamę krwi na ścianie, co skłania go do podejrzenia, że Vax-7 mógł popełnić samobójstwo i nigdy tak naprawdę nie został ewakuowany. Żołnierz próbuje uzyskać dostęp do nagrań kamer wideo z szafy, w której to się stało, ale system odmawia mu dostępu, dlatego postanawia włamać się do szafki należącej do Vax-7 i odkrywa szkicownik oraz odbiornik radiowy. Wśród rysunków zdjęty szkic swojego posterunku Cerberus i sąsiedniego posterunku Graham, co wzbudza jego zainteresowanie. Do końca jego służby pozostało 54 dni. Ktoś coraz bardziej myśli o sąsiednim posterunku i pewnego dnia postanawia udać się do Graham, aby spróbować nawiązać kontakt.
Jednak okazuje się, że nie może przekroczyć obwodu, ponieważ implant w jego nodze aktywuje ból przy każdej próbie opuszczenia pierścienia. Komendy dźwiękowe nalegają, aby wrócił do Cerberusa. Postanawia jednak cofnąć się krok i wdrapuje się na drzewo, w nadziei, że uda mu się nawiązać kontakt przez machanie ręką i krzykiem do Grahama, ale nie otrzymuje odpowiedzi. Wracając na swój posterunek, przegląda pliki archiwalne i nagle odkrywa jakieś stworzenie na kamerze wewnętrznej, a elektryczność się wyłącza. Za sobą żołnierz wyraźnie odczuwa ruch kogoś, chociaż sprzęt twierdzi, że nie ma żadnego wtargnięcia. Spieszy się na zewnątrz i strzela nawet w krzaki, przeganiając ptaka. Zgłasza awarię dowódcy, który obiecuje wysłać rzemieślnika i przypomina mu o jego obowiązkach, zwłaszcza, że pozostało tylko 40 dni. Ktoś próbuje ponownie uzyskać dostęp do archiwum, ale okazuje się, że dane zostały utracone z powodu przepięcia elektrycznego. Następny dzień zaczyna się jak zwykle, a nagle żołnierz czuje się źle. Bierze lekarstwo i przypadkowo rani się w palec. Jednak słyszy wesołą piosenkę dzieci, pochodzącą z szafy poprzednika. Okazuje się, że radio w aktywnie jest włączone, a sąsiad z posterunku Graham woła swojego dawnego znajomego. Szybko zdaje sobie sprawę, że to inna osoba i przerywa rozmowę, mimo że cieszy się, że może z nim porozmawiać. Następuje ponowne przepięcie elektryczne, a żołnierz przypomina specjaliście. Dowódca opowiada mu wtedy o ataku na posterunek, gdzie nikt nie przeżył, więc dotarcie do odległych posterunków jest bardzo ryzykowne. Przechodzi jeszcze kilka dni. Ktoś zaczyna wychodzić na zewnątrz coraz częściej. Pewnego dnia odkrywa kobietę i dziecko, ukrywających się przed nim w jaskini. Próbuje je przekonać, aby zeszli do bunkra, ale oboje uciekają. Wydają się bardziej przerażeni niż czymś innym. Wracając do środka, słyszy ostrzeżenie o kilku zaginionych osobach w niebezpieczeństwie. Jednak teraz żołnierz nie jest pewien, czy chcą być uratowani. Rozmawia coraz więcej z szczurem. Opowiada mu o dzieciach we własnych snach. Okazuje się, że zdolność do snów stała się przeszłością, ale nagle ją nabył. Uważa się to za objaw choroby psychicznej. Ktoś próbuje nadal nawiązać kontakt ze swoim sąsiadem, a nie otrzymuje odpowiedzi. Pewnej nocy wychodzi na terytorium i zabija ogromnego jelenia, którego rozcina i chętnie spożywa. Zachowuje się coraz bardziej jak dzikus, strzela do celów i chodzi bez hełmu. Pewnego dnia podejmuje kolejną próbę nawiązania kontaktu z Grahamem, wysyłając sygnał lustrzany, ale nadal nie otrzymuje odpowiedzi, co go wścieka. Na drodze powrotnej wchodzi w strefę toksycznych emisji i prawie traci przytomność. W półdelirycznym stanie znowu widzi to dziwaczne stworzenie, które ucieka od niego. Odzyskując zmysły, próbuje przekazać sąsiadowi swoje przekonanie, że Vax 7 prawdopodobnie jest przetrzymywany w lesie, a Graham pozostaje milczący. Do końca jego służby pozostało 14 dni, kiedy rzemieślnik w końcu przychodzi na posterunek. Raportuje o niedawnym ataku i śmierci wielu ludzi. Mężczyzna jest niezadowolony, wyczuwając obecność szczura. Wyjaśnia, że poprzednik żołnierza był przyjacielem szczura i uważał to za niezwykłą głupotę. Technik rozwiewa obawy kogoś, wyjaśniając, że cień na ścianie to on sam, z powodu sterki systemu. Co dziwne, kamery w pierścieniu obronnym są wyłączone, chociaż żołnierz sprawdza je właśnie teraz. Następnie szczur wchodzi na stół, a na widok tego rzemieślnik rzuca go z siłą. Żołnierz spieszy do nieruchomego szczura i błaga, aby nie umierał, co jeszcze bardziej wkurza go. Żołnierz kieruje broń w stronę rzemieślnika, rozkazując mu wyłączyć wewnętrzną kamerę i odblokować archiwalne nagrania wideo. Rzemieślnik odmawia, on uderza go, jednak nadal nie może nic zrobić, ponieważ dostęp wymaga osobistych kodów dwóch strażników. Powstaje bójka między dwoma mężczyznami. Ktoś odnosi kilka obrażeń, ale ostatecznie wychodzi zwycięsko. Po tym dzieje się on doświadczenie związane z czymś. Kiedyś był żołnierzem. Jego helikopter rozbił się na pustyni, a z ocalach pozostał tylko on i jego partner. Rzemieślnik poszedł po pomoc, a gdy wrócił, znalazł drugiego żołnierza bez uszu. Okazuje się, że coś wpływa na ludzi poprzez dźwięk, a chłopak odciął sobie uszy, aby uniknąć słyszenia przerażającego hałasu. Podczas burzy piaskowej zobaczyli ogromny cień krążący wokół nich, a nigdy nie zrozumieli, co to było. Kiedy w końcu go znaleźli, miał płuca pełne piasku i niewyjaśniony cewnik w gardle. Żołnierz zamyka rzemieślnika w bunkrze, opiekuje się jego ranami oraz informuje dowódcę, że wszystko jest w porządku. Następnie odkrywa, że może uzyskać dostęp do informacji swojego poprzednika za pośrednictwem radia. Wreszcie udaje mu się odtworzyć archiwalne nagrania, co wyjaśnia, że Vaxen faktycznie oszalał z wyczerpania i stresu. Ktoś dzieli się tą informacją ze swoim sąsiadem, a żołnierz zostaje przytłoczony teoriami spiskowymi. Jest przekonany, że przywództwo wprowadza w błąd zwykłych ludzi, tworząc coś, skoro nikt go naprawdę nie widział. Misja wysyłania ludzi na powierzchnię ma na celu ograniczenie konsumpcji wyczerpujących się zasobów naturalnych, podczas gdy bogaci i potężni korzystają z resztek. Żąda spotkania ze swoim sąsiadem, który z niechęcią się zgadza. Do końca pozostało 7 dni, kiedy po usłyszeniu kolejnego komunikatu systemu o ataku czegoś, wścieka się i niszczy alarm, na który wspiął się szczur. Rozpoznając, że zabił swojego własnego przyjaciela, wychodzi na zewnątrz nagi i ponownie spotyka potworne stworzenie.
Wyrywa z drzew parę jelnich rogatek i zadaje śmiertelne rany potworowi, aby w końcu rozpoznać Vaxen po tatuażu na szyi. Wraca, aby uwolnić rzemieślnika. Opowiada mu o spisku. Jest przekonany, że oszalał przez te opowieści jego poprzednika, ale nikt już nie szuka kogoś, bo on już się nie boi. Żołnierz chce się dowiedzieć, gdzie można odciąć zasilanie, ponieważ zamierza uratować ludzi, wyłączając linie obronne. Rzemieślnik jest przerażony. Ktoś kontaktuje się ze swoim sąsiadem i informuje go o swojej decyzji, że przychodzi po niego. Czas zakończyć obłęd, który trzyma ludzi na ziemi i uczynić ich wolnymi. Subskrybujcie, aby oglądać więcej filmów tego typu. Włączcie powiadomienia i zostawcie łapkę w górę, aby wesprzeć kanał. Dziękujemy za obejrzenie.